No, człowiek, który wychodzi do tej walki naprawdę niezwykle szalonej. 40 kg przewagi rywala. No ale zobaczymy, czy przełoży się to na realną, czy przełoży się to na realną przewagę w klatce. Oczywiście widzimy, że z nim Michał Wampir Pasternak. Czyli ekipa EBEB, no prawie że w komplecie. Lizak ma bardzo niestandardową posturę. Jest szczupły, ale jak to się mówi, długi. To może mu pomóc wyplątywać się z bardzo, bardzo, bardzo wielkich tarapatów, kiedy cesarz będzie go zaganiał pod klatkę. I tyle. Chodź, Lizak. Lizaku, Lizaku, pytanie, jak ty się czujesz z tym, że z jednej strony wychodzisz do tej walki, na którą bardzo czekałeś i która może być no, bardzo dużym takim krokiem w przód, jeżeli chodzi dla ciebie o świat Street Fightów, ale jednocześnie, że trochę tego spotlightu, troszkę tego, tego blichtru odbiera ci Adrian Cios, który tak mocno skonfliktował się z Marcinem Neumannem. Nie no, Adrian nic mi nie odbiera, cieszę się bardzo, jest to dla mnie duża szansa. Jutro odbieram koronę i wszystko idzie do mnie. Panie i panowie, jak zawsze pewny siebie, Lizak! Zobaczymy, czy dojdzie do przejęcia korony, ale najpierw trzeba oddać cesarzowi to, co cesarskie. Panie i panowie, przed wami pionier polskich Freak Fightów i cesarz polskich Freak Fightów, Marcin El Testosteron Neumann! Prawdziwy człowiek, instytucja. Na sportach walki myślę, że można powiedzieć, że zjadł zęby. Wciąż aktywny i z każdą walką w coraz to lepszej formie. Ostatnio 16 sekund, znane też jako jedna fanfara, ale zobaczymy, czy jutro będzie nowa jednostka czasu. Jeden Lizak, jeden cios, a może dwa cesarze, kto wie. Chodź, Marcin, jeszcze nie, oczywiście, że nie. To cesarz ustala warunki. Będzie kopane. No to jest właśnie coś, co jest bardzo ciekawe. Wiele osób oczywiście kojarzy Marcina jako pięściarza, ale te wszystkie inne formy, te wszystkie inne rodzaje ciosów, technik, to też jest coś, w czym on czuje się bardzo solidnie, bo wypracował to przez lata. O, trochę takie uliczne te kolana. I sprowadzenie! I od razu tak jest, odklepane! Marcin, chodź tu do nas! Marcin. Marcin, Marcinie, chodź tu do nas. Są tutaj twoi, no nie chcę użyć słowa... Lud mój, to jest mój lud. Lud twój, no lud twój, kocha cię lud twój, oddaję ci hołd. Ale chciałem też zapytać, co to była za technika na koniec, czy ona ma jakąś może swoją nazwę? Czy to jest jakieś, wiesz, cesarskie cięcie, czy coś? Nie, to są wszystko techniki tak naprawdę. Same MMA, może takiego troszkę bardziej ulicznego MMA. Natomiast chodzi o to, żeby być dosyć przekrojowym i wszechstronnym i żeby pokazać się wam jak najlepiej. Ciężko trenowałem, słuchajcie, bardzo dużo schudłem. W rok czasu 14 kg. I chcę wam pokazać 44-letniego cesarza w najlepszej formie, jaką mógł zrobić. Bardzo się cieszę na walkę z Lizakiem, bo bardzo gdzieś ten... jego nazwisko gdzieś tutaj bardzo zostało przyćmione. Pamiętajcie, że to jest mój rywal na jutro. To jest mój główny przeciwnik. Ja walczę z Lizakiem. Tamta przybłęda jest tylko na dokładkę. Ja walczę z Piotrkiem Lizakowskim, Lizakiem. I to jest mój rywal. Mega fajny chłopak. Mam nadzieję, że jak przegra, to na pewno się odbuduje, bo ludzie go uwielbiają. Ja w innej, każdej innej walce będę mu też kibicował. Jest mega facet. Panie i panowie,
powiedział cesarz Marcin Najman. Wielkie brawa! No, padło już parę cierpkich słów ze strony cesarza na jego temat, to teraz go przywitajcie. Panie i panowie, przed wami Adrian Cios! A wraz z nim, jeżeli dobrze poznaję, Piotr Kaluski, prawda? Zgadza się. Także potężny ochroniarz. No, po waszej reakcji widać, że być może Adrian potrzebuje w Płocku ochroniarza. Ostatnia walka z Łukaszem Magikalem wygrana. Już? Koniec? Okej, Adrian, no myślę, że publiczność będzie dosyć rozczarowana. Dlaczego? Dlaczego tak mało pokazałeś? Czy po prostu więcej nie potrzebujesz na Marcina Najmana? Znaczy, patrząc na to, jak ostatnia walka wyglądała, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Nie mam nic więcej do powiedzenia, za dużo rzeczy już padło, za dużo słów. Ja chcę już jutrzejszy dzień i to wszystko. Marcin, przepraszam, oczywiście Adrian, tutaj publiczność no, niespecjalnie, entuzjastycznie przyjmuje ciebie, twój udział tutaj. Jak się czujesz z tym, że no, momentami jesteś trochę takim wrogiem publicznym? Znaczy, absolutnie mi to nie przeszkadza, ja mam swoje racje, uważam, że podejmuję dobre decyzje, a jak ktoś popiera ludzi, którzy chodzą i plują na innych, nie ma z tym żadnego problemu. Jutro OKTAGON zweryfikuje, już za dużo zostało rzeczy powiedzianych, tyle. Została też powiedziana klasyczna rzecz, że OKTAGON zweryfikuje. Dziękujemy serdecznie. Adrian Cios, panie i panowie!